Może niektórzy z was lubią siedzieć w poczekalni, ja nie. Ja, tak jak większość ludzi, należę do pokolenia niecierpliwych. Lubię, jak cały czas coś się dzieje. Nie cierpię czekać. Będąc w poczekalni, mam wrażenie, że czas się kompletnie zatrzymuje. Ktoś wcisnął pauzę i wszystko toczy się z prędkością topnienia lodowców na Alasce. Wszystko przystaje, a ludzie nie lubią czekać. Oczekujemy szybkich wydarzeń. Narzekamy na korki w mieście, tracimy cierpliwość w kolejkach do kasy, chcemy żyć szybciej. Ja jestem niecierpliwy do tego stopnia, że ściąganie plików mnie denerwuje. Gotowanie wody na kawę trwa zbyt długo. Chcielibyśmy mieć płaski brzuch po 30 sekundach ćwiczeń. Ryż gotowy w minutę powinien gotować się 10 sekund. Nie chcemy czekać. Ale wiecie co? Przychodzą takie chwile do naszego życia, w których Bóg chce, byśmy czekali. Spokojnie czekali. Dacie radę przez to przejść. Dacie radę przejść przez ciężkie chwile. Jednak najpierw musicie nauczyć się czekać i pozwolić Bogu działać. Myślę, że życie Józefa znowu posłuży nam jako dobry przykład. Czasami on też spędzał długie chwile w Bożej poczekalni. Całe jego zadanie sprowadzało się wtedy do czekania na owoce Bożego działania. Jednym z mankamentów w historii Józefa jest to, że cały tekst zajmuje mniej niż godzinę, a niektórym nawet mniej niż pół godziny czytania. Z tego powodu można odnieść wrażenie, że całe jego życie wydarzyło się między śniadaniem a obiadem w jeden dzień. Ale to nieprawda, potrzeba było czasu. By to dobrze zrozumieć, trzeba by pójść na pustynię w okolicy studni w Kananie i przez kilka godzin czytać rozdział 37 Księgi Rodzaju, bo tak długo był tam Józef. Mijały godziny. A nad fragmentem opisującym podróż do Egiptu warto się pochylić na przynajmniej 30 do 45 dni. Tyle zajmuje droga z Kananu do Egiptu na piechotę, codziennie idąc i idąc. A co z czasem spędzonym na służbie w domu Potyfara w niewoli? Józef musiał nauczyć się egipskiego i obyczajów panujących wśród tamtego narodu, ich kultury. Spędził nad tym co najmniej 10 lat. Przez 10 lat służył Potyfarowi. Nie wyglądało na to, że coś się zmieni. A pamiętacie dzień, w którym żona Potyfara próbowała uwieść Józefa, który jej odmówił i został oskarżony o napaść seksualną? Gdzie wtedy wylądował? Za kratami, w więzieniu, skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Z tego, co było mu wiadomo, miał spędzić tam resztę swoich dni. Jego życie zdawało się coraz bardziej staczać na dno, bo ze wszystkich miejsc trafił akurat do więzienia. Co teraz się stanie? Sprawdźmy to sami. Otwórzmy nasze Biblię na Księdze Rodzaju 40, w wersetach 14 i 15. Józef zaprzyjaźnia się z podczaszym i pomaga mu zinterpretować znaczenie snu. Podczaszy jest mu bardzo wdzięczny, więc Józef czuje, że może dać upust swojej frustracji z powodu osadzenia w więzieniu i mówi mu: jeśli nie zapomnisz o mnie, kiedy będzie ci się dobrze działo, okaż mi życzliwość. Wspomnij o mnie Faraonowi, aby mnie uwolnił z tego miejsca. Słychać w tych słowach nutę zniecierpliwienia i frustracji. Tak jakby mówił: nie powinienem wcale tu być. Nic nie zrobiłem
A teraz jestem w więzieniu i czekam, aż coś się wydarzy. Kiedy zobaczysz się z Faraonem, przekaż mu, żeby mnie stąd uwolnił. Pomóż mi się stąd wydostać. Dobrze jest zauważyć lekkie zniecierpliwienie Józefa. Oznacza ono, że był normalnym człowiekiem, takim jak my. Podczaszy mu odpowiedział, jasne, możesz na mnie liczyć. Powiem o tobie Faraonowi i zanim się obejrzysz, wyjdziesz na wolność. Wyobrażam sobie, że Józef szybko wrócił do celi, zebrał wszystko, co miał, usiadł na pryczy i był gotowy do wyjścia. Wiedział, że w każdej chwili mógł wrócić pod czaszy z wiadomością od Faraona o ułaskawieniu. Więc czekał. 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 I czekał. Mogę wam pokazać coś ciekawego w Biblii? Pod koniec rozdziału 40, w wersecie 23 jest napisane: przełożony podczaszych nie pamiętał jednak o Józefie. Zapomniał o nim. Zostawił go w więzieniu. Mimo że w mojej Biblii, między końcem rozdziału 40 a początkiem 41 jest tylko mała przerwa w tekście i przejście z rozdziału 40 do 41 zajmuje mi pół sekundy, wiecie, ile czasu minęło Józefowi w międzyczasie? 2 lata. Wiemy o tym z pierwszego wersetu rozdziału 41, który informuje, w 2 lata później Faraon miał sen. A więc Józef czekał jeszcze kolejne 2 lata. Co składa się na 2 lata? 24 miesiące ciszy, 104 tygodnie czekania, 730 dni rozmyśleń, 2190 samotnych posiłków, 17520 godzin nasłuchiwania w ciszy. 2 lata. To całkiem wystarczający czas, by poddać się zwątpieniu, cynizmowi, czuć przejmujący gniew. Niektórzy odeszli od Boga z mniej ważnych powodów niż te, które miał Józef. Ale on nie odszedł. On pozostał wierny. Skąd to wiemy? Z opisu jego serca, znajdującego się na początku kolejnego rozdziału. Po długich 2 latach nareszcie wypuszczają go z więzienia. Potrafię wyobrazić sobie, jak pewnego poranka przychodzi do niego strażnik więzienny i potrząsa nim, mówiąc: wstawaj, zostałeś wezwany na dwór Faraona. Józef wstaje i podąża za 2 strażnikami Faraona. Wychodząc z budynku, mruży oczy od słońca, którego tak dawno nie widział. Dociera do przedsionków pałacowych, gdzie zostaje wykąpany, ogolony, ubrany w czystą szatę i nowe sandały. Nie ma pojęcia, co go dalej czeka. Prowadzą go dalej do ówczesnego odpowiednika gabinetu prezydenta, do sali tronowej władcy Egiptu. Ma tam miejsce pierwsze spotkanie Józefa z Faraonem, który nie wygląda zbyt dobrze. Całą noc nie mógł spać. Męczyły go sny, nie mógł zasnąć, a teraz potrzebuje kogoś, kto mu je wyłoży. Józef wysłuchuje ich treści i musi podjąć decyzję. Czy pomoże władcy Egiptu, czy zdecyduje się nie wychylać? Pamiętał przecież, że za każdym razem, kiedy próbował pomóc, źle na tym wychodził. Pomagał innym w więzieniu i nie otrzymał pomocy w zamian. Próbował godnie się zachować wobec Potyfara i został ukarany. Wyglądało na to, że każda inicjatywa z jego strony kończy się wtrąceniem do studni albo do więzienia. Mógł więc pomyśleć, może lepiej będzie, jak tym razem nic nie powiem i będę siedział cicho. Jednak słowa, które Józef wypowiada do Faraona, najpotężniejszego człowieka na ziemi, brzmią: to nie ja potrafię interpretować sny, ale Bóg. To Bóg czyni, nie ja. Czekanie uczyniło z niego lepszego człowieka.
Nauczył się cierpliwie czekać. Pytanie, czy ty też tak potrafisz? Czy ja potrafię? Może nie jesteś taką osobą, ale właśnie zmieniasz pracę albo poszukujesz kolejnego rozdziału w swoim życiu. Może cierpisz na bezpłodność, wytrwale się modlisz i zastanawiasz się, co Bóg z tym zrobi, jak odpowie. Czy musisz nauczyć się cierpliwie czekać? Przykład Józefa uczy nas, że podczas gdy my czekamy, Bóg działa. Podczas gdy my czekamy, Bóg działa. Zakładamy, że jeśli nic nie robimy, to znaczy, że On też jest bezczynny. Sądzimy, że jeśli czekamy, nic się nie stanie. Ale Jezus powiedział, mój Ojciec nieustannie działa. Spójrzmy na to. Bóg nigdy nie rozprostowuje kości, nie jeździ na urlopy, nie zatrzymuje się. Odpoczął siódmego dnia stworzenia, ale ósmego był z powrotem w pracy i od tamtej pory nie odpoczął. On zawsze działa. Tak samo działał w życiu Józefa. Mimo że Józef siedział w więzieniu, Bóg tyle poukładał. Przywrócił podczaszego do służby u Faraona, tak by Faraon miał się do kogo zwrócić o pomoc. Józef musiał czekać, ale Bóg nie był bezczynny. Aż w końcu dał Faraonowi tamte dziwne sny o krowach i zbożu, ale nie dał mu zrozumienia. Józef czekał, Bóg dalej działał. Gdy Faraon potrzebował rady, nikt nie potrafił mu jej udzielić, bo tylko Józef mógł mu pomóc. Bóg działał, gdy Józef czekał. Podczas gdy my czekamy, Bóg działa w naszym życiu. Posłuchajcie, On działa przez cały czas, nawet teraz. On działa na waszą korzyść. Nieustannie pracuje za kulisami, w dziejach na przestrzeni historii, układa wydarzenia, konstruuje kalendarium świata. Wszystko, co było zaplanowane ku złu w rękach naszego dobrego Boga, przeistoczy się w dobro. Więc nie bój się, nie panikuj, nie próbuj wziąć spraw w swoje ręce. Jedyne, co musisz robić w obecnym czasie, to czekać w wierze, cierpliwości i zaufaniu. Nie wiem, ile czasu potrwa ten proces, ale Bóg wszystko użyje dla dobra. To może potrwać, ale zarówno ty, jak i ja musimy nauczyć się czekać.